Ostatnio ktoś mnie spytał, co się stało z GEA. Cóż mogłem powiedzieć, życie ludzi drogi zmienia. Nie mogę przecież wypowiadać się za innych. Jestem na emigracji, zajmuję się czymś innym. Utrzymujemy kontakt, nic już nie jest tak jak było. Jest okazja, nagrywamy z taką samą siłą. Dalej mamy zajawę, która nie wygasa. Możesz poczuć jej żar bijący z tego traka. Czerpiemy tą samą przyjemność i satysfakcję. Z takim samym zapałem podchodzimy jak dawniej. Każdy poszedł w swoją stronę, robi co uważa. Za nikogo nie przecież nie będzie odpowiadać. Myślę, wiemy co robimy, do czego dążymy. Ważne, żeby nie zamulić, nie zawieść swej rodziny. Już dorośli, nie ma czasu na pierdoły. Stawiamy sobie wyższe do pokonania przeszkody. Chcemy być przy tym, niezależnie od nikogo. Gruba afera, idziemy własną wytyczoną drogą. 2014. Pamiętam pierwszy kontakt z mikrofonem. Bit leciał jakoś szybko, ja chyba się przyciąłem. Studio było u blacha na Meksyku. Potem przeprowadzka na kaczem do bloku. Nagrywki były nieraz dwa razy w tygodniu. Teraz nagrywamy parę razy do roku. I to nie jest tak, że gaśnie w nas zajawka. Po prostu los nas rzucił po różnych krańcach świata. Londyn, KRK, pawa część na miejscu. Każdy kombinuje, by zarobić trochę hajsu. Dzielą nas kilosy, ale łączy nas ta pasja. Rap łamie bariery, odległość nie jest ważna. Dzwaniamy się, dogadujemy patenty. Gdy tylko jest okazja, to ciśniemy te numery. Bo chcemy po sobie zostawić coś więcej, by ludzie wiedzieli, że mamy w życiu cel. Paru ziomków, co przedstawia swe poglądy. Gruba afera buduje swój życiowy pomnik. To te kręte drogi, one są dla nas przeszkodą. Nigdy nie rozłączą, GEA idzie swoją drogą. To wszystko ciągle jest i siedzi w naszych sercach. Tworzymy nowe teksty, piszemy na pewnych wersach. To nas utwierdza w nieskończonej miłości. Możesz schować głowę w piasek, my znów rzucamy kości. Zajarzyłyście, to zbyt skomplikowane. Odległości nie zniszczą, to głęboko jest zasiane. Nam było pisane tworzyć to, więc to robimy. Zakumałeś, jak nie, to weź w końcu zakmudnij. Wiemy już, bo tej ekipy nie da się zagłuszyć. GEA, paka, powraca, nie damy się pokruszyć. Nie pytaj, co się stało z GEA i gdzie ja teraz jestem. Bo wiem doskonale, że nie jest tak jak przedtem. Sprawy potoczyły się w zupełnie inną stronę. Każdy obrał własną drogę i o to chodzi, ziomek. I jestem tego pewien, że moi ludzie z GEA weszli na wyższy level. Poza tym nic się tu nie zmienia. Każdy kocha tak jak kochał, te przejebane brzmienia. Więc po co te pytania? Myślałeś, że GEA nie ma? I nawet jeśli myślisz, że pomyśl nas wygasa, pamiętaj o tym zawsze, że czeka nas trasa. Każdego w inną stronę. GEA statek płynie i nigdy nie utonie. Więc klasz mi teraz w dłonie. I tak jak tu stoję, widzę swoich ludzi. 13 Karol Lemon, Dziuba i Black. Pamiętam o tobie, Narson. GEA ma się dobrze, a ja. Ale z tym hakerem 4 wyrazy.